Zapraszamy Państwa na TV Gulla. TV Gulla! TV Gulla to twoja telewizja. Na długi dystans. Jak długo mnie pani zna? Całe życie. I ani grosza w kieszeni. Wielki polski poeta. Najlepsze mieszkanie było u trzeciego najbogatszego człowieka świata. Huntington Hartford. Trzeci najbogatszy człowiek świata. Dał mi pokój. I tam Apollo stał z VII wieku, rzeźba rzymska. No i zapraszałem tam Polaków. Czasem i 30 Polaków. Ewa Pape i te inne, rozumiesz, wariatki. I te kobiety rujnowały wszystko na okrągło, żeby mi zrujnować życie. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven. Nie, takich wystaw ani sklepów na Greenpointie nie było, kiedy ja tutaj przyszedłem po raz pierwszy. Był to chyba 73 albo 4 rok. Podjąłem się na próbę pracy z nowego dziennika, sprzedawać reklamy dla początkującej gazety. Wtedy ta gazeta dopiero urodziła od roku, czy od roku albo od dwóch. Ja byłem 24-letnim młodzieńcem. W ogóle nie było wystaw, chyba jedyna, którą pamiętam, to ta tatrzańska, te pamiątki z Zakopanego. Gdzie można te antyki sprzedawać? No znaczy, ja nie wiem, no on sprzedaje antyki, to sprzedaje antyki. Gdzie kupić taki antyk? No, ale pani chciałaby go... Drogo, aha, żeby go kupić tanio. No to wie pani, to trzeba jechać do Chin, bo tu widzę chińskie te różne jakieś rzeźbki. Mniej więcej Greenpoint, czy nawet Nowy Jork zmienił się tak bardzo, jak gazeta. Ta gazeta właśnie, jak ja w 73 roku miała może 8 stron. Jeszcze papieża wtedy nie było. Znaczy był papież, ale nie ten. Jan 23. Coś takiego było tutaj teraz? No, w ogóle nie było takich sklepów. To takie sklepy to były tylko na Manhattanie i nawet wtedy taki sklep na Manhattanie był elegancki. Sklepy na Manhattanie wyglądały okropnie. Szczury, karakony latały po tych, jakiś tam gość przez 100 lat siedział, brzydki, okropny, rozwalony. Podwyższanie się poziomu życia w tej czy innej dzielnicy sprowadza na mnie zawsze nieszczęście. Nie mam mieszkania. Nie mam pieniędzy. W ogóle nie mam nic. Nie? A mam dzieci. Bogate. Wszyscy mnie podobno kochają. No widać przecież, że mnie kochają. To nie chodzi, że ja chcę pieniądze, tylko pieniądze chcą ode mnie. No jak pan Jacek chce mieszkać, to musi płacić. Pamiętam, mieszkałem kiedyś w East Village. Była dzielnicą rozpaczliwą, zrujnowaną, można wręcz powiedzieć płonącą 24 godziny na dobę. Niebezpieczną, ale też bardzo tanią. Więc cała masa ludzi podobnych mnie, czyli artystów, czy to malarzy, poetów, filozofów różnego rodzaju, bawidamków i lekoduchów, mieszkała sobie za $80 na miesiąc, powiedzmy sobie. Nagle z powstaniem gazety East Village Eye, do której pisałem także po angielsku, w 70 bodajże w 8 roku dzielnica w bardzo szybkim tempie wyremontowała się i mieszkanie, które kosztowało $80, natychmiast kosztowało już 800. Oczywiście $800 na to już trzeba, że tak powiem, zmieniać styl życia, żeby zapracować. Przeniosłem się na Williamsburg, który był wtedy hiszpańską dzielnicą. Tam kilku Polaków mieszkało, ale w większości była to dzielnica portorykańska. Było też niebezpiecznie, no ale też tanio. Niespełna 3 lata minęły, ceny poleciały w górę i trzeba było znowu szukać miejsca gdzie indziej albo pójść do pracy i zarabiać na landlorda, co poetom się nie uśmiecha.
jest living room po angielsku. Po polsku można powiedzieć sala przyjęć. Jak widać, stołki, kredensy, o cholery, troszkę nie poukładamy. Ale duża, piękna sala. A tu jest moja pracownia. Spójrz na tą ścianę. Dobry odbiorca telewizyjnych programów. Była spalona. Detektyw Sherlock Holmes pytałby, przez kogo i dlaczego. Opowiem historię. Mieszkałem na pierwszym piętrze. Jedziemy. To zakrypie się cały. Tutaj, nie tak, ten, to. Z kobietą, która była najpiękniejszą kobietą świata. No. Moi koledzy mieszkali w banku, to był najstarszy bank Ameryki, gdzie w jednym miejscu, nie? I tam oni mi przynosili te czeki z 1700 roku. Po co mnie czeki z 1700? To musi być bank. Ale czekaj. No. My kiedyś leżymy tam w łóżku nago, rozumiesz? No i co? A tu nagle wszystko płonie. Ta ściana płonie, dom płonie i bank zadzwonił po policję. No, ja tylko miałem taki miecz z IX wieku i wziąłem ten miecz i przez ten dym, przez te płomienie wyskoczyłem na ulicę. A to cała policja. Znaczy nie, Polonia, nie policja. Rozumiesz, wyskoczyłem nago z tym mieczem. Tutaj, rozumiesz, stoją, gaszą. Oj, popatrz, jak nawet ktoś chodzi. Czy pan mieszka na pierwszym piętrze? Tak. W tym takim tarasem? W mieszkaniu? Jakim tarasem? No tam taras jest na tyle. No to na pierwszym to mieszkają niżej. Aha, no właśnie ja tam mieszkałem kiedyś. Właśnie o tym mieszkaniu opowiadam. No i sobie wyskoczyłem. To straż pożarna mnie, rozumie, się ubrała. A ta wychodzi naga, najpiękniejsza Argentynka świata. Bum! Polacy nas podpalili. Ja się wstydzę przed Amerykanami za Polaków. A są kobiety, które mówią do mnie, Jacku, my się wstydzimy przed tobą, biedny Polaku, za własny kraj. Jak tak inteligentny, przystojny człowiek może cierpieć tyle w naszym bogatym mieście? Nam jest wstyd. Klub Europa, jeden z najlepszych klubów polskich, jeśli nie najlepszy klub polski działający w Greenpointcie. Działa on, powiedzmy sobie, od może 10 lat. Ale ja pamiętam historię tego miejsca sprzed 20 lat. Była tutaj restauracja, gdzie piwo kosztowało bodajże 75 centów za kufel, ale kupując piwo za 75 centów, był cały bar, gorące potrawy, które jadłeś za darmo. Dla, prawda, oficerów policji. No i tu się schodziła cała właśnie dzielnicowa ochrona i wszyscy kupowali sobie piwo i jedli obiad. Ja, będącym biednym człowiekiem na Williamsburgu, przychodziłem tutaj też, kupowałem piwo za 75 centów i jadłem wystawny obiad. A na górze był tak zwany Hamilton Dance Hall. 75 centów kufel piwa i obiad do tego. Buenas noches! ¿Cómo están ustedes? Co tydzień jestem, na pewno przychodzę czasem na piwo, ale na pewno na te tak zwane Art Nights, które prowadzi Marian Jacques i New York Dance Innovation Company. Amerykańskie grupy jazzowe, taneczne, teatry. Widziałem tutaj naprawdę rewelacyjny teatr. Kiedyś amerykańskie wystawiali przemianę Franza Kafki. Było to jedno z najlepszych widowisk teatralnych, jakie, muszę powiedzieć, widziałem od bardzo dawna, od kiedy wyjechałem z Krakowa. Byłoby miło,
gdyby troszkę więcej ludzi tu przychodziło, bo to naprawdę miłe miejsce, za te kilka dolarów miło się spędza wieczór. Atmosfera jak w tak zwanym pokoju gościnnym. Kanapy, stołki, winko, ludzie się poznają, uśmiechnięci i tak dalej, i tak dalej. I powiedziałbym, siedzenie przed telewizorem, oczywiście teraz jak jest ta telewizja satelitarna, to wszyscy oglądają Polskę i czują się jakby w ogóle nigdy w Ameryce nie byli i się uśmiechają do tego faktu, bo Ameryka dla nich kojarzy im się li tylko z pracą od 7 rano do 7 wieczorem. Dachy, kominy, sadza i piwnice. Hey, sure. Give your hands up, you shot of vodka. That's a friend of mine. Yeah. Are you a TV star now? Yes, that's what I'm saying. That's where I broke my leg. Jumping over that fence right here in the church. Go ahead. Oh, you don't have any. My American friend treats me to a shot of absolute citron. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby. You're beautiful, Yatsop. Thank you. No więc oto jest kościół metodystyczny, jeden z najstarszych, można powiedzieć, 1921. 7-8 miesięcy temu ten kościół był tak dokładnie wyglądał, jak wyglądał 80 lat temu. I jakiś tu biskup taki malutki mieszkał, prawda, prowadził te msze. A on mówi, proszę, zaraz tutaj panu dam pokój i tak dalej, proszę natychmiast klucze tam sobie zrobić, w tym True Hardware. Pobiegłem, zrobiłem klucze i już, i od razu dostałem mieszkanie, prawda, mieszkałem, kuchnia pełna jedzenia i tak dalej. Myślę sobie, jaki uprzejmy biskup. No i przez pewien czas mieszkałem, a potem jakiś inny tutaj ksiądz, tam jakiś hierarcha tego metodystycznego kościoła się znalazł. No i jakoś tak straciłem znowu to miejsce. Upłynęło kilka miesięcy. Przywrócono mi jeszcze ładniejsze miejsce w tymże samym kościele, a potem znowu się jakaś szkoła wprowadziła, jak można się angielskiego 4 razy szybciej nauczyć i 4 razy taniej. To proszę państwa, może oni się reklamują, a reklama jak wiadomo jest dźwignią handlu, a handel w takich wypadkach to oszustwo, no bo jak się można nauczyć czegokolwiek 4 razy szybciej? 4 razy szybciej od kogo? Ode mnie? Od chromika mistrza w biegach na 3 kilometry. Mieszkam znowu, nie? No i to drzwi były. Miałem klucze. Ta bramka była zamknięta tak jak teraz. Z tym tutaj kajdanem. Prawda? No ale przez to przeskoczyłem. Otwieram, a tam taka belka jest po drugiej stronie. Więc ta belka była założona na drzwi. Więc myślę sobie, a było lato. I tam boczne okna były otwarte. Myślę sobie, przejdę tutaj, prawda, i wejdę przez to boczne okno, no bo tam miałem swoje rzeczy i tak dalej. To było niby moje mieszkanie, prawda? No, ale była ta brama, lał deszcz, była noc, była godzina 1:00, no to myślę sobie, już dłużej naprawdę cierpliwości mieć nie będę. Wyszedłem na tą bramkę i skoczyłem. I skoczyłem na jedną nogę na ten beton i nagle poczułem, że coś mi się z nogą stało, no ale się przeciągałem, szedłem do środka. Myślę, że prześpię, jutro będzie wszystko w porządku. Gdzie? Po godzinie zaczyna się ból, narastanie bólu, tak koszmarnego, jakiego nigdy nie czułem. A byłem w różnych sytuacjach bolesnych. Więc rozumiesz, jedna godzina mija, druga mija, a ja już nie mogę chodzić. Nagle po prostu cały czas chodzę do łazienki, chodzę,
bo drugą nogę też miałem spuchniętą, to jedna była pokiereszowana, a druga nie, ale obydwie były nie do użytku tejże nocy. Więc na łokciach, w tym kościele, rozumiesz, wlokłem się do łazienki, jakoś się podźwigałem i cały czas zmywałem siebie wodą. Trwało to może 8 godzin i wtedy zrozumiałem po 8 godzinach, że ja muszę jechać do szpitala. No ale nie było, dalej była tabelka i nie dało się wyjść. Ja na tych nogach, rozumiesz, koszmarnych, ja sobie myślę, jak ja wyjdę, nie? No więc tą belkę jakoś z tych drzwi z odwrotnej strony otworzyłem, przeszedłem przez tą bramkę z krzyżem, ale już nie miałem sił, bo byłem tak zmyty potem i brudny od tego czołgania się i położyłem się, była może 6:30 rano, no nie to, że się położyłem, tylko nie mogłem wstać. No i idą polscy robotnicy do pracy. Każdy z cellfonem, inteligent, jeden większy od drugiego. Ja mówię, mógłby pan zadzwonić po pogotowie, bo ja mam nogi połamane. A on mówi, ja nie mówię po angielsku. No i tam się powlokłem pod tą bramkę, gdzie tą kobietę spotkaliśmy, tą moją przyjaciółkę amerykańską. No i tam wreszcie mi któryś powiedział, że ja ci dam ten telefon. No to zadzwoniłem sam po pogotowie na jego cellfonu. Mówię, zaraz będziemy. Mija godzina, mija druga godzina. Nie ma ambulansu. Policja nie przyjeżdża. Ja leżę, kurczę, na bruku, tuż obok policji. Rozumiesz, może nie chcieli, bo myślą sobie tak, no gość pewnie na narkotykach, no to po co go aresztować, bo będziemy go musieli, rozumiesz, potem mu wpisać w kartotekę, to już niech leży. Która strona noga to była? Ta, na której skaczę. Stopa, nie noga. No więc w końcu przyjechał ambulans, po 2 godzinach może. Ja nie wiem, dlaczego tak długo. A byłem w lesie. To oni mi robią przesłuchanie, czy ja mam ubezpieczenie. Kim ja w ogóle jestem? No ja mówię, dziennikarz i tak dalej. No jak dziennikarz, to może robi nam numery. No to w końcu mnie wzięli tym ambulansem. Jechaliśmy 2 godziny do tego, rozumiem, szpitala tu nie opodal. No tam powiedzieli, że z prześwietleń nic nie wynika, że tam ja mam jakiekolwiek urazy. No ja to nie mam urazu, proszę mi natychmiast dać pastylki przeciwbólowe. A oni mówią, aha, to po to tu przyjechałeś. A ja mówię, ludzie, ja po prostu ledwo żyję z bólu. A ja mówię, gdzie skoczyłeś? No to jeszcze policja. Z którego piętra skakałem i ja się tam znalazłem. Ja mówię, żadnego skoku nie było. Więc zaczęli prześwietlać tą nogę ze wszystkich stron i okazało się, że ta kość, która leci od pięty do kolana, jest pęknięta tak do połowy golenia. Ale powiedzieli, pan przyszedł 8 godzin po wypadku, po tym skoku, więc pana noga jest spuchnięta i nie może by panu gipsu założyć. No to obwinęli mnie jakimś tam bandażem, rozumiesz? I mówią, do widzenia. A ja wstaję wkurzony na tego biskupa, nie tego starego, tylko tego młodego. I myślę sobie, co ja teraz zrobię? Z noga, kule i gdzie? I ani grosza w kieszeni, wielki polski poeta. Dzwonię do swojego syna. Nie, ty się mną nigdy nie interesowałeś, dlaczego ja się mam interesować tobą? No to dzwonię do jego matki, a matka mówi tak, po angielsku, zbierasz, co posiałeś. Raz położyłem się na zabach, głową na zabach, zgniętym gołębiu. Gołąb był twardy. Tak strasznie twardy. Po prostu zamarznięty, na bryła lodu. Na jakiejś takiej... I tu już położyłem się koło takich, rozumiesz, Polaków, którzy mają, rozumiesz, wielką firmę. Każdy jeździ 50 milionów dolarów Mercedes czy tam Hummer. Rozumiesz? I mają wszystkie moje obrazy. Ale mnie dać 5 dolarów, żebym sobie najął mieszkanie, nie mieszkanie, no domek Baby Jagi, nie. Mogłaby pani powiedzieć jedną rzecz? Jak długo mnie pani zna? Całe życie. Całe życie. Proszę, nie przesadzać. Z wielką radością tu przychodzę, bo przynajmniej jest to jeden z tych sklepów, które nigdy nie każą mi płacić za te czekoladki. Za co? Oczywiście Wedlowi dziękujemy w imieniu TV Gulla. Beczka, beczka. No ładna beczka.
Czekaj, po czym, po czym? Po śledziach. Cześć kolego. Cześć kolego. Wygląda ładny. Wyszka skarbu. Stevenson. Czy tak było, jak przyjechałeś do Ameryki, też takie śmieci były, czy nie? No nie, były o wiele lepsze. No nie, wtedy śmieci to były, to była jeszcze Ameryka, ale była wojna w Wietnamie, więc wojna napędzała biznes, rozumiesz? I tak, ludzie kupowali nowy telewizor co tydzień i nowe meble. To tak leżały najwytrudniejsze rzeczy. Futra. No ale mamy wojnę w Iraku, też powinno takie leżeć. No ale jeszcze za krótko trwa. Nawet nie wiesz, co, gdzie, w jakim ja jestem momencie w życiu? Nie wiem. W jakim ja momencie? No w jakim? Wiesz, że jestem maratończykiem. Och! W 2005 roku, w pierwszym roku przebiegłem 11 maratonów i nawet... Czyli rekord ilości maratonów w jeden rok. I pobiegłem tak szybko, że żaden tego nikt nie zrobił na świecie. Ale no, w ogóle nie zauważył przebieg. Ale posłuchaj, żaden redaktor nie przyszedł sportowy i wywiadu ze mną nie przeprowadził. Wiesz dlaczego? Bo w 2000 roku przebiegłem 5, to było w miarę, ale 11 to nikt nie przebiegł. Za dużo, wychylił się za bardzo. A wiesz co ja im teraz może zrobię? Pan sobie skraczał? A panie operatorze, wie pan jaką ja jej teraz sprawię niespodziankę? Teraz jestem w fazie przygotowania do bicia rekordu świata, do księgi Guinnessa i chcę przebiec z okazji 66. urodziny. Bo to jest magia cyfr. 66! Nie, 6 razy 6, 36 maratonów! Ale teraz no nie znam nie się zrobię, na algebrze. Sam tego nie zrobię, muszę mieć sponsorów. Musi być jakiś lekarz dobry. I wiesz, no absolutnie. Bo ja już teraz chcę to... Korespondent. Ja to chcę zrobić, rozumiesz? No, jakbyś ty, a ty ja... Czekaj, czy ty kiedy w młodości uprawiałeś jakiś sport? No ja byłem długodystansowcem. No i jak z tego po mnie nie widać? Widać! Ja to pamiętam takiego jednego sportowca, był mistrzem Europy w wadze piórkowej. Bokser. No właśnie w 74 czy 5 roku. Ja sobie myślę, on kiedyś dostawał złote medale, a patrz, teraz wyjada ze śmietnisk. Jak mnie to bolało wszystko. Myślę sobie, tak, Boże, żeby mnie taka przyszłość w Ameryce nie spotkała. TV Gulla, TV Gulla. Nowy program w telewizji. Ja chcę zrobić filmik, książkę, a to będzie coś w rodzaju w poszukiwaniu eliksiru młodości. O, eliksir młodości. Tak, tak. Wiecznej, wiecznej młodości, wiecznej młodości. Fałsz. No. Ja i teraz a, ale mam młodość, tylko nie mam eliksiru, bo jak ja miał eliksir, to jeszcze bym został milionerem. Nie, jak ty się podporządkujesz i ja mam pewne, wiesz, tajemnice znam. Ja znam właśnie... Czary mary. Tajemnice znam, o co konkretnie chodzi, no. 66 lat i 36 maratonów, panowie, to jest rzecz, w ogóle to tak jak no ja, no mówię, to jest nieprawdopodobne. Na 4 metry, na ile? No to jest nieprawdopodobne, metry, nie? No to właśnie skakałem przez no taką. No 4 metry, nie? No tak właśnie chodziłem przez 4 miesiące, to lekarze mi klaskali, jak mnie wypuścili z gipsu. A moja, ja dzwonię do swojej takiej, jednej mamy, mojej takiej córki i mówię, I am in the cast. A ona po angielsku znaczy, że jesteś w obsadzie filmu, cast. Cast, nie? No ale cast, to także cast. Znaczy w gipsie. A cast też. A ja mówię, I am out of the cast. Ona mówi, to co, wyrzucili cię z tego filmu? Ja mówię, jaki film? Ja byłem w gipsie. Spotkały się trzy smutki. Jaki ten świat malutki. Spotkałem jednego takiego obdartusa, tu chodził. Taki obdartus. Wie pan, no wyglądał tak jak u dziadka mojego parobki lepiej wygląda. Parobcy wyglądali lepiej. On mówi tak, jak do Ameryki jechałem, to mi powiedzieli, że sobie tu nie dam rady, a oni nawet nie wiedzą, ile ja mam milionów. A ja myślę tak. Ale jak to się stało, że nie, jedni mogą zarobić tu miliony i to bardzo wykształceni, zdolni ludzie, a pan tak właściwie to tak, co to, no nie za bardzo pan tutaj prezentuje coś sobą.
A on mówi... A, w sensie finansowym. Tak. Nie, wiesz, taki ten wygląd jego był straszny. No i tego. I ja mówię, ale to jak to się stało, że pan te miliony tutaj zarobił? A on mówi, bo wie pan, bo nieważne jak się zarabia, ale ważne jak się wydaje. Wydawanie bierze czasem więcej czasu niż nie, zarabianie. Nie tylko. Tak, moje zęby, a jutro będą kosztować... Każdy szop będzie kosztował $100. Ty gula, thank you. Bitte schön. Danke schön. Czy spałeś kiedyś na ulicy, w samochodzie? W samochodzie Niemca. On powiedział, ale Niemiec mi to zrobił, powiedział, Jacku, zawsze drzwi są otwarte do Mercedesa. I rozumiesz, włączasz tutaj kluczykiem i ogrzewanie leci. I rzeczywiście, a Polakom nigdy nic do głowy nie przyszło. Chociaż budują mieszkania, remontują wieżowce. Ten nigdy nie śnie w żadnym wypadku. Niech maluje te okropne obrazy, pisze te okropne wiersze, a my mu nie pomożemy. Do you know the best television on the making in New York City? Pani Ewa prowadzi cukiernię. Najlepszą. Na Greenpointie. Uśmiechnięci. Pani Ewo, nowy telewizor się otwiera. TV Gulla. Właśnie otwieramy. Jak długo pana znam? No chyba odkąd kawiarnia powstała. Dzisiaj pomyślałam, jak pan Jacek przyjdzie, zaraz poprosimy tutaj jakiś mały recital. Także dobra akurat okoliczność jest, no. O, da, la, da, da. Sundolmo, na Sundolmo. Ti besta le dio do. Czy mogłaby pani powiedzieć coś o strażnicy dla TV Gulla? Że tam ludzie nie wiem, sobie nie pomagają w tej stronie. Tak, tak, ja właśnie słyszałem o tym. I Świadkowie Jehowy. Jehowa Częstochowa. No więc tu taki dramatyczny krzyż. Często staję przy tych kratach i tak patrzę na Jezusa i on mi przypomina Hiszpanię. Znaczy w Hiszpanii nigdy nie byłem, ale gdzieś tam w genach może mam coś hiszpańskiego. Myślę sobie, Boże Święty. Well, better than ever. This is Ivona? Ivona. Ivona. Ivona się kryje. Siadamy. TV Gulla. Dobrze się TV Gulla. Cześć. Powiedz TV Gulla. Take care, thank you. Say TV Gulla. Good luck. Jest murarz, jest ślusarz i także jest poeta. A także jest i filozof. Dlaczego filozof miałby zostać murarzem? A Polacy mówią, weź się do roboty. A my wiesz co? Wymyśleć coś. To też jest praca. Ale on tego nie rozumie, bo on nigdy... Nie, wiesz, myśl to jest bardzo rzadka rzecz. Wielu było myślicieli, ale niewielu miało myśli. Bullshit! Did you say bullshit?
Yeah. And where is the bull? Może Basia otworzy. No, żona, ale gutki. Siadamy. Może Basia je. Dzwonimy. Tu mieszka mój wydawca PS. Michał Legutko. Attenti, agati. Co to znaczy? Uwaga, oto wejście. Więc spędziłem wiele radosnych dni siedząc tu, prawda, pisząc poematy o Koperniku, Aleksandrze Wielkim i Orfeuszu w Nowym Jorku. I myślałem sobie, jaka ładna ulica. Nazywa się ona Milton, a Milton był największym poetą angielskim, obok Szekspira i Keatsa. No, ale miał i cierpiał na bezsenność. I nauczył swoje cztery córki greckiego języka, jego własnego wymysłu, ale nie nauczył ich znaczeń słów. I co noc, jak one chciały spać, zrywał je, żeby mu recytowały grecką poezję. A one mówią, no jak się tata może znęcać nad takimi pięknymi kobietami jak my? I spaliły mu 2/3 jego twórczości. Niewielu pisarzy ocaliło cały swój dorobek. Musiał pisać. Jak świat nie jest taki, jaki jest, znaczy brzydki, jest. Piłka. Excuse me, sir. Would you like to say something to the TV?